Witam serdecznie. Dziś pokażę szybki przepis na aromatyczną zupę tajską z kurczakiem oraz makaronem ryżowym. Do jej przygotowania potrzebujemy 100 g makaronu ryżowego, 4 ząbki czosnku, 3 cm kawałek imbiru, 2 średnie marchewki, 1 cebulę, 1 czerwoną paprykę, 2 pojedyncze pierśni z kurczaka, puszkę mleka kokosowego, 1 pomidor, łyżkę przyprawy curry, sos sojowy, świeżą natkę pietruszki, ewentualnie kolendrę, sok z połowy cytryny, sól oraz olej do smażenia. W pierwszej kolejności imbir i czosnek drobno siekamy, a następnie rozetrzemy z odrobiną soli na pastę. Odstawiamy, zajmiemy się pozostałymi składnikami. Cebulę drobno siekamy. Również odstawiamy. Marchewkę pokroimy w słupki. Odstawimy. Paprykę pokroimy w kostkę. Odstawiamy. Kurczaka myjemy i osuszamy i kroimy w cienkie plastry. Oczywiście jak pokroimy w kostkę, to też się nic nie stanie. Chcąc dobrze pokazać ten przepis, tak jak widzisz, przygotowałem sobie półprodukty, a najlepiej gotować na bieżąco. W kaczku rozgrzewamy odrobinę oleju, ewentualnie oliwy. Dodajemy czosnek z imbirem. I na małej mocy palnika chwileczkę podsmażamy, tak żeby nie przypalić czosnku. Minęło jakieś 20 sekund, dodamy teraz cebulę i marchewkę. Smażymy wszystko około 3 minut, często mieszając. Dodamy paprykę i smażymy około 2 minut. Podsmażamy na średniej mocy palnika. Dodamy łyżkę przyprawy curry. Jeśli masz czerwoną pastę, możesz wykorzystać pastę. Wymieszamy. Zalewamy wszystko wrzątkiem do 3/4 wysokości garczka. W zależności oczywiście jaki mamy duży garczek. Ja jako, że mam 4,7 litra, zaleję do połowy. Około 1,5 litry wody. Przykrywamy i gotujemy 10 minut. W międzyczasie obranego pomidora drobniutko kroimy. Dokładamy kurczaka. Pomidora. Mleczko kokosowe. Wymieszamy. Doprawimy sosem sojowym. Doprowadzimy do wrzenia i gotujemy 3 minuty. Dołożymy makaron. Natkę pietruszki. I sok z połowy cytryny. Przykrywamy i gotujemy kolejne 3 minuty. Po tym czasie wyłączamy, zostawiamy na 10 minut i zupę mamy gotową. Jeśli się przepis spodobał, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.